Ja osobiście uwielbiam motocykle. Dla mnie jest to, bym powiedział, taka wielka miłość w moim życiu. Począwszy od najmłodszych lat, kiedy się cięło pierwsze motorynki, później komary, WS-ki, junaki i tak dalej. Zawsze była taka chęć do tego, żeby czymś się wyróżniać, żeby zbudować motocykl, który wyróżnia się wśród innych. To jest takie trochę podkreślenie własnego charakteru, własnej osobowości. I w momencie, jak w 2012 roku postanowiłem założyć tą firmę, to praktycznie założyłem ją ze swoimi kolegami, których znam od najmłodszych lat, którzy do dziś jeżdżą na motocyklach i do dziś te swoje motocykle jakoś modyfikują. Można powiedzieć, że ta firma nie jest miejscem pracy, tylko jest takim miejscem wyrażania swojej pasji. Postanowiliśmy budować motocykle, czyli praktycznie w pełni nowatorskie pomysły, nasze ramy, koła i cała reszta. Każdy jeden z naszych tych takich czołowych pojazdów jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma takiego drugiego. Tutaj mamy jeden z naszych pierwszych projektów, jest to Behemoth Bike, motocykl zbudowany dla zespołu Behemoth, inspirowany zespołem Behemoth. Pomysł zaczął się od maski Nergala, którą on używa na swoich koncertach, stąd wzięliśmy taką inspirację na ten przód i dalej już poszło, że tak powiem, samo. Mamy wszędzie jakieś wżery, wyżery, krzyże poodwracane. Motocykl jest wielki, długi, waży 410 kg, jest cały metalowy, także to jest to naprawdę bestia. Tutaj mamy kolejny nasz motocykl, jest to pierwszy na świecie wytatuowany motocykl, obecnie chyba najbardziej znany z naszych wszystkich motocykli. Jest on prawie całkowicie obłożony bydlęcą skórą i są na nim prawdziwe tatuaże. To jest tu dwóch tatuażystów od nas ze Stalowej Woli, tatuowali go ponad 300 godzin. Ten motocykl nazywa się Recydywista, on miał wyglądać jak taka osoba z bardzo mocnym charakterem, która wychodzi po 30 latach od siatki. Najbardziej jestem dumny z tego, że dostaję ten motocykl nagrodę publiczności. Mamy już 3 nagrody publiczności na największej imprezie w Europie, na European Bike Week w Austrii. First place in the category Public Choice also. Public Choice goes to Poland. To jest fascynujące, że ludzie przychodzą, oglądają, doceniają naszą pracę i na imprezie, na której jest ponad 110 tysięcy motocykli, skreślają, ten motocykl jest najlepszy. Różne zamówienia, mamy dziwne zamówienia, na przykład w tej chwili budujemy motocykl Batmobile, który został zamówiony do Nigerii. Zbudowaliśmy wcześniej już takiego jednego Batmobile dla klienta w Polsce. Ciekawa maszyna, zresztą jak widać, w tej chwili jest trochę porozbierany, bo robimy mu drugie chłodzenie i kilka tam różnych tam wynalazków. Ale cały jest wykonany z metalu, jeździ, straszy ludzi, jak się nim jedzie, wszyscy się zatrzymują, robią zdjęcia. Także jest bardzo bezpieczny pojazd na drogi, bo nikt tego nie wyprzedza. Jak już to Konfucjusz powiedział, jeżeli robisz coś, co lubisz, nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia.